dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Hendryka, IndyCage.pl, jesteśmy w klubie Gorilla, ze mną jest Marian Ziółkowski, mistrz kategorii lekkiej w KSW, cześć. Siemanko, cześć. Powiedz mi, jak teraz ci idzie, czy przygotowujesz się już do następnej walki? Oczywiście, już pomału. Już można powiedzieć, że zacząłem się dosyć porządnie przygotowywać. W sumie to cały czas jestem w gazie, no bo były, za mną już są dwa obozy treningowe, jeden z klubem z WCA, drugi z Gorillą, ale też tam dwa razy dziennie trenowałem. Nawet jeśli nie jest to wszystko na 100%, to naprawdę jest już dosyć to regularne i można powiedzieć, że już naprawdę jestem w mocnych przygotowaniach. No dobra, to najważniejsze pytanie, czy w tym roku jeszcze się zobaczymy w klatce? W tym roku na pewno, tylko do końca jeszcze ja sam nie mogę mówić kiedy i do końca też sam aż tak, że tak powiem, na 100% nie wiem, czy to na pewno będzie listopad, czy to będzie grudzień. No im szybciej, tym lepiej, ale w tym roku nie wyobrażam sobie, żeby nie wejść jeszcze do klateczki. No czyli rozumiem, że to pewnie będzie ta ostatnia gala KSW w tym roku po tej, która będzie teraz w Łodzi. Prawdopodobnie na pewno będą gale w listopadzie i w grudniu, więc jeszcze przed nami dwie gale KSW. Okay. Więc która z tych dwóch? No dobrze, czy ty już znasz może rywala? No właśnie te takie znaki zapytania są spowodowane właśnie moim rywalem. Mniej więcej już wiemy, kto to może być. Oczywiście niestety nie mogę powiedzieć, ale też właśnie nie wiadomo do końca, czy to na pewno będzie ten zawodnik, więc na razie czekamy. Okej, okay, a co ze starciem z Borysem Mańkowskim? No bo o tym było najgłośniej. Kto wie, czy to nie będzie Borys. Jest gdzieś też rozpatrywany jako mój przeciwnik. I zobaczymy. No jest szansa, że to on, patrząc na drabinkę, na wszelkie logiczne aspekty, no to powinien to być on, ale zobaczymy. No to kontynuując te przypuszczenia, jakby co o nim sądzisz jako potencjalnym rywalu? No jeśli to on by wszedł do klatki, walczyłby o mój pas, no to wiadomo, no, gość już jest znany na polskim rynku, już wszyscy wiemy, co ma dobre, co ma słabe. No ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pewno teraz przez to, że on będzie robił, że dużo robi boksu, no to myślę, że może chcieć na to postawić. Z drugiej strony ma też kontuzję kolana, więc nie wiem, na ile będzie mógł powrócić do mocnych treningów zapaśniczych. Więc jeśli będzie zdrowy, wyjdzie do walki ze mną, to spodziewam się dobrej dynamicznej stójki i mocnych zapasów. No i też betonowania z góry, no bo on jest znany z tego, że jak jest na górze, no to raczej nie szuka uderzeń, czy nie szuka poddań, tylko chociaż wiem, że on pewne poddania ma dobre, ale raczej jest zawodnikiem, który woli utrzymać walkę z góry. Raczej woli trzymać z góry, żeby mu nie wstać na przykład, albo go nie przeswipować. Więc tego mniej więcej się spodziewam po nim. A co ty sądzisz o tej jego najbliższej walce, którą stoczy w tej formule bokserskiej, ale powiedzmy trochę nowej formule bokserskiej? No można powiedzieć, że walka jest dostosowana do jego sytuacji. Wiem, że ma problem z tym kolanem, nie może trenować pełnych elementów MMA, nie może robić pewnie za bardzo jiu-jitsu, a przede wszystkim właśnie zapasów, tym bardziej, że zapasy polegają na dynamice, na zrywaniu. No, przy zapasach naprawdę trzeba mieć zdrowe kolano, więc domyślam się, że może tylko robić boks, a skoro może robić tylko boks, no też potrzebuje kasy na pewno, no bo no jest jak każdy zawodnik, no chcemy się bić jak najczęściej. Tylko tę walkę mógł tak naprawdę wziąć, no to myślę, że wszystko jest dosyć logiczne. Trochę szkoda, że jest to Fame MMA. Takie to jest trochę, no nie spodziewałem się, ale widzę, że im dalej idziemy do przodu, lata lecą, to zawodnicy, którzy wydawali się tacy, żeby w życiu nie poszliby do tej organizacji, no okazuje się, że idą. No myślę, że wszystko jest związane z pieniędzmi, że każdy ma swoją cenę, niestety. Ale nie chcę na pewno jakoś mówić negatywnie o Fame MMA, bo sam cały czas do końca nie wiem, czy to jest tak w ogólnym rozrachunku, czy to jest dobre dla polskiego MMA, czy nie. Tak cały czas jest dużo rzeczy za i dużo przeciw, więc tak jeszcze ciężko mi powiedzieć.
Nic, no przynajmniej sobie zarobi, będzie fajna waleczka z Sparkiem, pewnie wykupię to, no bo chcę zobaczyć tę walkę. No i nic, zobaczymy, no. No właśnie, a czy ty dostawałeś ofertę od jakichś innych organizacji, w tym też tych freakowych? Nie, od freakowych nigdy nie dostawałem. No bo chyba freakowe organizacje wiedzą, że po pierwsze, no nie interesuje mnie to, po drugie, aż mnie tak ludzie za bardzo nie znają, no nie... To nie ma jakiejś wielkiej masy, która mi kibicuje. No. Ci, którzy się znają, myślę, że znają. No tak, tak. Właśnie nie wiem, czy tu się sugerować, no bo nie wiem, ile moich kibiców jest przełożenie na kupno biletów. Czy mam się sugerować Instagramem? Z nim nie mogę do końca się sugerować, no bo co chwila jakieś osoby, no na przykład różnego rodzaju dziewczyny które eksponują pewne rzeczy, mają trzy razy, cztery razy więcej ode mnie. Więc tak nie wiem czym się kierować, jeśli chodzi o tą moją popularność, ale myślę, że ci ludzie, którzy kibicują FMA, raczej mnie nie znają, więc myślę, że ani by na mnie nie zarobili, ani nie jestem żadną jakąś twarzą, żeby być jakoś interesujący dla tych organizacji, więc nie dostawałem żadnych propozycji. Bardziej mnie interesują propozycje takich organizacji naprawdę takich czysto i mocno sportowych. Czyli rozumiem, że od takich organizacji dostawałeś? Nie, też nie dostawałem. Odkąd jestem w KSW, tak naprawdę nie dostałem żadnej oferty, no bo tak, ACA, nie, no wie, że jestem, chociaż nie, od ACA chyba coś dostawałem. Czyli jedno. Było, tak, ale to było na samym początku, jak co dopiero wbiłem do KSW, więc było tam jakieś, no bo też jestem w dobrym kontakcie z Bajsangurem, więc tam to było siłą rzeczy, gdzieś była jakaś propozycja, ale już mówiłem, że już mam podpisany kontrakt z KSW. Więc tak naprawdę jak już polskie organizacje wiedzą, że polskie czy chociażby europejskie wiedzą, że mam ten kontrakt z KSW, no to nie było żadnych propozycji. Tak naprawdę no jedyna taka propozycja, chociaż no ACA jest bardzo, bardzo mocne i też bardzo, bardzo kusząca, ale myślę, że taka najlepsza propozycja, jaka by mogła paść, no to oczywiście z UFC, ale oczywiście takiej nie było. Trzymam kciuki, że będzie w takim razie. Powiedz mi, co ze starciem mistrzowskim, które sam jakby poniekąd wywołałeś do tablicy, czy dalej by Cię interesowały takie zestawienie? Ale mistrzowskie jakie dokładnie? No mówię o starciu Twoim z Torresem. A, z Torresem. Oczywiście. Ja to mogę bić się z każdym, tylko w mojej kategorii wagowej, bo raczej 6-6... Raczej bym nie zrobił, a 77 jest to, goście są za duzi dla mnie, więc w mojej kategorii ktokolwiek dorwie się do tej walki o pas, to dla mnie jak najbardziej. Czy to byłby Parnas, czy Torres, choć właśnie myślę, że oni powinni załatwić sprawy jeszcze między sobą. Myślę, że Parnas nie spocznie, póki nie udowodni, że jest lepszy od Torresa. Jak tam się rozwiąże sytuacja i ja przykładowo wygrał z przeciwnikiem, który będzie w tym roku, no to mógłbym walczyć ze zwycięzcą tego pojedynku. Dużo się zmieniło w Twoim życiu po zdobyciu, no i obronie tego pasa? Czy dużo? Tak naprawdę nie, aż tak dużo nie. Nie ma jakiegoś to przełożenia. Oczywiście jest dosyć przełożenie na kasę. Czuję, że jest lepiej, nie czuję, że jest nie wiadomo co, ale jest w porządku. A jeśli chodzi o jakąś popularność, no to mówiłem gdzieś to. No, wcześniej załóżmy raz w miesiącu ktoś mnie poznał, a teraz załóżmy, no nie wiem, jest raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, no ale nie ma jakiegoś wielkiego przełożenia na życie codzienne. Powiedz jak, bo skoro się już przygotowujesz do tych treningów, no jak Ci się w ogóle trenuje w WCA? No kurde, odkąd do nich przyszedłem, no to w ogóle czuję bardzo dużą zmianę. Właśnie dzisiaj z Łukaszem Koperą rozmawiałem na ten temat, że tak czułem, że w poprzednim klubie trochę była taka stagnacja. Może nie tylko chodzi o jakieś techniki, które już czułem, że raczej niczego nowego nie załapię, ale też o sparing partnerów i ogólnie jakieś coś takiego w psychice, co ciężko opisać. Więc myślę, że to wszystko odnowiło się, jak zmieniłem klub. I wręcz czuję, że odkąd jestem w WCA, aż chce mi się uczyć nowych rzeczy. Jakoś to łatwiej tak wchodzi, ale może też dlatego, że są po prostu coś jest nowego i człowiek czuje, że idzie do przodu. No właśnie, bo w WCA trenujesz między innymi z Jankiem Błachowiczem, który niedługo będzie bronił swojego pasa. No ty też pewnie w tym roku będziesz bronił swojego pasa. A na gali UFC zawalczy łącznie trzech Polaków. Powiedz, jak, no widząc na co dzień jego przygotowania, jak oceniasz w ogóle tą walkę?
No, widzę, przygotowania Janka są, no, dosyć długo trwają, bo tak widzę, że już w ogóle długo się mówiło o tym, że to może być Teixeira i Janek cały czas przychodził na matę. W ogóle Janek nie robi zbyt długich przerw, przynajmniej kiedy ja jestem w klubie, to zawsze go widzę, praktycznie jest zawsze. Widzę też, że trener Robert Jocz postawił na to, żeby Janek jeszcze doszlifował parter, bo widzę, że robi z Gerardem Łabińskim, który jest naprawdę bardzo dobrym parterowcem, mało znanym, ale jest naprawdę bardzo, bardzo mocny i myślę, że te treningi zaowocują właśnie tym, że będzie Janek miał dużo lepsze, no dużo lepsze, no coś tam poprawi w tym jiu-jitsu, no wiadomo, że no nie da się wszystkiego przerobić w kilka miesięcy, a też Teixeira naprawdę ma bardzo, bardzo mocny pas. Pamiętam jeszcze, jak co dopiero wchodził do UFC, już miał rekord tam mocny, taki 22-2 chyba, coś mniej więcej w tym stylu i już wtedy mówiono, że ma bardzo mocny czarny pas. No to teraz, no ile tam minęło, nie wiem, z 8 lat może odkąd jest w UFC, no to no i na pewno jeszcze ma mocniejsze to jiu-jitsu. Więc myślę, że to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. I no i trener Robert Jocz zwrócił właśnie na to uwagę. No myślę, że naprawdę bardzo dobre są przygotowania Janka i myślę, że powinno być dobrze. To jak typujesz? Oczywiście na Janka, ale nie lekceważyłbym Teixeira, bo on no jest naprawdę groźny i na pewno będzie totalnie zmotywowany, no bo to jest chyba jego ostatnia szansa, no już ma, już dosyć wiekowy jest i wie, że i wiek leci i już nie ma się takiego zdrowia, więc to jest myślę, że ostatni moment. No właśnie, a ty po ostatnią walkę Mateusz Gamrot w KSW stoczył z tobą przed przejściem do UFC, ten temat już poruszaliśmy, że chciałbyś gdzieś tam pewnie, no kto by nie chciał w UFC skończyć, myślę. Ale jak oceniasz z perspektywy czasu tą walkę z Gamrotem w ogóle? Z perspektywy czasu, no jak myślę o tej walce, no to takie dobre uczucia przychodzą wraz z tym wspomnieniem, no bo wiadomo, no miał mnie, będę to powtarzał i ludzie zapominają, ale ja pamiętam dokładnie, co działo się przed walką i cały czas tylko słyszałem, że mnie zniszczy tam w pierwszej albo góra drugiej rundzie. No udało mi się, że tak się nie stało i no dzięki temu mam dobre z tego wspomnienia, no nie miałbym dobrych wspomnień, jakbym mnie poddał, na przykład w drugiej rundzie poszedł mi na skrytówę i to tam było, bardzo dobre, bardzo mocno zapięta dźwignia i mogło to się tam teoretycznie skończyć. Udało mi się uciec, no i dzięki temu wspomnienia są dużo, dużo lepsze. No naprawdę, spoko waleczka, cieszę się, że pokazałem się do dobrej strony, tym bardziej, że przez lata widziałem go zawsze w rankingu, zawsze go obserwowałem i wiedziałem, że jest najmocniejszy w mojej wadze i zawsze gdzieś miałem w głowie, że fajnie byłoby z nim zawalczyć. Jakby nie było, że dobrze byłoby z nim stoczyć pojedynek. No i udało się, żaden z nas nie wyszedł z tego jakiś porozbijany, on poszedł do UFC, ładnie tam sobie radzi, ja jestem mistrzem i wszystko jest dobrze. A to gdzieś druga część tego pytania, chciałbyś, rozumiem, kiedyś w UFC zawalczyć? No tak, no wiadomo, no, nie będę kłamał, że każdy wie, że to jest no, najwyższa liga i każdy no, chciałby tam być, ale no będę za każdym razem powtarzał, że jeszcze czuję, że jeszcze w KSW jest wiele rzeczy do zrobienia i cieszę się, że jestem częścią tej organizacji, no bo no, to jest coś pięknego. No, czasami widzę jakieś komentarze takie negatywne w stronę KSW, ale kurde, no powinniśmy się cieszyć, że mamy tak mocną organizację w Europie. Można tam jakieś mieć zarzuty do tej organizacji, ma jakieś wady, ale kurde, powinniśmy się cieszyć, że naprawdę świetna organizacja, jedna z najlepszych w Europie, jeśli nie najlepsza. Choć ACA, no wydaje mi się sportowo lepsze. No, mówisz, że jest jeszcze coś do zrobienia, to poza tą obroną oczywistą, co jeszcze? No właśnie to, no przede wszystkim bronienie, no chciałbym obronić jeszcze kilka razy ten pas, też zależne jest od tego, jak i w jaki sposób to będę robił, jeśli będę czuł, że naprawdę dobrze idzie, no to wiadomo, że będę chciał gdzieś jeszcze, no już wyżej, na przykład nie zmieniałbym KSW na Babilon, tylko na Bellator, czy na ACA, choć ta ACA jest ogólnie kuszące, jest bardzo mocne, ale no nie widzę organizacji, na którą wolałbym się bić w niej niż w KSW. UFC jest jedyną taką organizacją.
podwójne mistrzostwo chodzi ci po głowie gdzieś tam, czy nie myślisz o tym? Myślę, że nie, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, no 6-6 nie zrobię, będę skatowany robiąc tą wagę, a 7-7 no to tam goście, robię z nimi na co dzień i tam jest no, różnica wagi. Ja na co dzień ważę 80-79, a ci goście po 90, więc tam jest spora różnica. Czy masz jakieś rywali, z którymi zdecydowanie chciałbyś się zmierzyć? Jakiś rewanż na przykład ci chodzi po głowie? Nie mam specjalnie czegoś takiego, że to musiałby być jakiś za wszelką cenę rewanż. Czasami coś, jak idzie to pytanie, no to automatycznie, no, żeby cokolwiek odpowiedzieć na to, no to no, Rembeski jest takim zawodnikiem, gdzie teoretycznie mógłbym, ale nie mam ciśnienia, no bo on... Myślę, że on nie powinien się tutaj bić już w Polsce, bić ze mną, tracić, no nie powiem tracić czas, ale no myślę, że on powinien być w UFC, on już tam powinien walczyć, nie udowadniać nikomu już więcej swojej wartości, bo już pokazał naprawdę, że jest świetnym zawodnikiem, bardzo utalentowanym i powinien być się w UFC, więc o nim ciężko tak mówić, żeby jakiś rewanż, dlatego nie mam tego po prostu ciśnienia. A z innymi zawodnikami, no nie, no cieszę się, że mogą się zrewanżować Romanowi Szymańskiemu, to całkiem było fajne, ale tak naprawdę nie czuję, że muszę z kimś znowu jakiś rewanż, czy to Kleber, czy z... No ja walkę z Kleberem bym chętnie twój rewanż z nim obejrzał. No wiem, nie dziwię się i... Zawsze tak robimy, że jest... Czuję... Ja spokojnie. Czuję, że walka mogłaby wyglądać inaczej, ale też to by musiała być moja kategoria wagowa. Jego bym nie zrobił, więc, a on nie jest zawodnikiem na 70, więc no, też nie czuję ciśnienia, no bo w ogóle tak prywatnie lubię bardzo Klebera, jest naprawdę w porządku człowiekiem i też nie czuję, że muszę wyjść i się mu rewanżować. Nie mam czegoś takiego. To musiałaby być jakaś walka albo bardzo bliska, albo taka, że czułem, że ją przegrałem przez jakiś totalnie tylko swój błąd, albo jakiś dziwny jakiś zbieg okoliczności, to wtedy może chciałbym rewanżu, a tak to raczej tak nie mam. Wracając jeszcze do Gamrota, myślisz, że ma szansę na top 15 UFC albo tak, nawet więcej? Tak, na pewno. Wchodzi w ogóle moda teraz generacja, ci wszyscy goście, którzy byli kiedyś najlepsi, wydawali się, że są nie do pokonania, chociażby Tony Ferguson, teraz są takimi zawodnikami, że normalnie można wyjść, bić się z nimi i jeszcze nawet bonus walnąć na nim, jak na Jeremy Stevensie Kimura. Jeszcze tak myślę 3-4 lata temu, no to tak bym pomyślał, Mateusz z Jeremy Stevensem, to można, no będzie ciężko, a teraz widziałeś co zrobił, więc... No i trzy walki, trzy bonusy. Dokładnie. Ci zawodnicy, co kiedyś byli dobrzy, no to teraz wiadomo, starzeją się, już mają za sobą wiele stoczonych wojen, już no fizyczność, fizyka, te zdrowie już, to już nie jest to samo, więc wymienia się pokolenie, wchodzą nowi, młodzi, głodni sukcesu, no i Mateusz Kamrot właśnie taki jest. A ci młodzi w KSW, widzisz jakichś takich potencjalnych, nie wiem, czy twoich następców, czy może nawet w innych kategoriach wagowych jakąś taką młodą krew, która może zaskoczyć? Tak, tym bardziej, że teraz jest dużo, KSW robi bardzo dużo gal i potrzebują młodych zawodników, żeby budować te swój na razie wirtualny ranking. No, na ostatniej 4 debiuty chyba były, tak? A, okej. Okay. Więc oczywiście wchodzą co chwila młodzi, bardzo dobrzy zawodnicy. Taką perełką jest na pewno Wikłacz. On jest świetny. Naprawdę jest świetny. Sebastian Przybysz, chociaż może mają podobny wiek w sumie. Ale on już tak, ale to przerwę ci, to poddanie Wikłacza zaskoczyło cię? Nie. Mnie tak poddał, więc dokładnie tak samo. I pomyślałem sobie, o kurde, że to jest świetne i od tamtej pory sam właśnie staram się to robić. Można powiedzieć, że coś od niego się poduczyłem. I czułem, że jak ta walka się zaczynała, to ja mówiłem, że osobom w swoim otoczeniu, że tu może być łatwe poddanie. Choć nie sądziłem, że to będzie w pierwszej rundzie. Myślałem, że Racic swoją fizyką będzie odpierał na początku te poddania, a potem może gdzieś go zaskoczy Kuba. Jest, kurde, naprawdę wielu dobrych zawodników. Właśnie Sebastian Przybysz jest takim zawodnikiem, który jest taką nadzieją już praktycznie taką, która już się ześciła. Nadzieją KSW, że mogą być ci nowi zawodnicy, młodzi, nie muszą być nie wiadomo jak rozpoznawalni, ale dostał walkę wieczoru. Więc to jest taka naprawdę nadzieja, która
już ona się już ześciła od kilku, można powiedzieć, gal. Być może od momentu, kiedy mamy ten cały wirus, no bo od tamtej pory KSW robi co chwila galę. Więc, no, więc naprawdę widzę dużo młodych. No, Ruchała jest dobry, jest Patryk Kaczmarczyk bardzo, bardzo dobry. No, jest... zobaczymy, który lepszy. No zobaczymy, który lepszy. Myślę, że Patryk Kaczmarczyk jest lepszy, ale zobaczymy. Bo ten Ruchała też jest dobry, zwłaszcza jeśli chodzi o... ma taką czutkę parterową, graplerską, więc to na pewno będzie u niego dobre. Jest naprawdę... musiałbym mieć listę, żeby tak każdego omówić. No rozrosłeś to trochę, tak. A no już Sebastian Przybysz dostał ogłoszonego rywala. Jak oceniasz? Uważam, że bardzo dobrze. No, w tej kategorii wagowej nie ma zbyt wielu zawodników, więc jak ktoś tylko ma jakąś serię zwycięstw albo zaraz dobrze się pokaże z kimś mocnym, no to myślę, że naturalne to jest, że dostaje ten pas. Przegrał Santos z Raciciem po dosyć wyrównanej walce, no i teraz wygrał z Polityło, który miał... No jakby wygrał, no to chyba on by dostał walkę o pas, bo Polituo też już był po jakimś tam win strajku, więc myślę, że naturalny rywali może być trudny. Może być trudny, tym bardziej, że słyszałem, że on bardzo dużo waży w dniu walki. Nawet słyszałem ze słowa, że waży więcej ode mnie w dniu walki, a jest dwie wagi niżej, więc to może też zrobić robotę, ale ogólnie Ci Brazole, kurde, oni naprawdę dużo ważą podczas pojedynku. Często słyszę, że potrafią być Brazylijczycy, którzy w dniu walki, bijący się w mojej wadze, ważą 90 kilo. A ja ważę na przykład 7,7, czy ostatnio do Kazieczki ważyłem 7,6. I wyobraź sobie, że z takim gościem wychodzę i on waży 90 kilo. No więc no, są takie historie. A ostatnio też na ostatniej gali po zwycięstwie Soldicia, no, prawdopodobnie dojdzie do walki Soldić-Mamet. Jak byś taką walkę typował? No, świetna walka. Fajnie jakby do niej doszło. Ale trochę takie... Nie chcę tu nikomu umniejszać, ale fajnie jakby ta walka się wydarzyła, nie wiem, 4 lata temu, czy 5 lat temu. Wiadomo, że Solid, nie wiem, czy 5 lat temu Solid był w ogóle w KSW. Ale trochę taka... Minimalnie tak bym powiedział, że nieuczciwe minimalnie ze strony Soldicia, że aż tak się uwziął na Mameda, który już jest wiekowy, który nie mówię, że nie wykrzesa z siebie, że nie jest w stanie go pokonać, bo jest w stanie. Mamed, no widzieliśmy, co zrobił z Ashkamem, gdzie każdy mówił, po co ten rewanż. Więc Mamed jest fenomenem i on oczywiście, że może wygrać z nim. Ale ogólnie, tak patrząc tak statystycznie, tak na chłodno, no to... No, Solic jest młody, rozpędzonym dzikiem i każdy, kto staje na jego przeciw, no to on w niego wpada i jak walec. I tak myślę, że nie chcę powiedzieć, że szuka łatwiej walki, ale jak na to, jak on jest dobry, no to uważam, że powinien szukać zawodników bardziej w takich podobnych do niego, czyli też młodych, rozpędzonych, silnych, którzy chcą wiele osiągnąć. Ale no nic, tak czy inaczej, fajna waleczka, lubię ogólnie Roberto Soldicia i mam nadzieję, że mamy nadzieję jednak, że dojdzie do tego pojedynku, no bo będzie ciekawie, ale jakbym miał tak sercem, tak jak tutaj byłem za Soldiciem w walce z Kinclem, no bo Soldicia lepiej znam, no i jest naprawdę w porządku, tak tutaj oczywiście będę za Mamedem. A myślisz, że w tej 7-7 jest ktoś, kto może zagrozić Roberto? Potencjalnie Grzebyk może zagrozić. Adrian Bartosiński. Tak, Adrian? No zawsze mylę. Tak, on jest dobry, też może mu zagrozić. Jakby do KSW przyszedł na przykład Tymek Łopaczyk, to jest, on jest naprawdę bardzo... Może jeszcze nie teraz, ale w przeciągu 2-3 lat jak najbardziej. Bryczek jest też dobry, ale on się bije w oktagonie, więc tutaj niestety tego nie ma. A jeszcze z samego KSW, ktoś tam jeszcze jest dobry. A, Pietrzak. No tak, zwycięzca walki Pietrzak z Musaevem. No to jest potencjalnie gość, który może zagrozić Soliczowi. No też już nie kontynuując powiedzmy tego wątku, ale to Pietrzak czy Musaev? 60 do 40 na Pietrzaka. Okay. No dobrze, to wróćmy może trochę do Ciebie, bo jesteśmy nieprzypadkowo w Gorilli, bo prowadzisz tutaj treningi. Powiedz, jak Ci się łączy w ogóle rolę zawodnika i trenera?
bardzo dobrze. Co prawda, no jakoś nie forsuję tego, bo nie prowadzę codziennie treningów, też nie prowadzę na razie personalnych, tylko prowadzę sobie dwa razy w tygodniu i na razie tyle mi wystarczy, no bo chcę skupić się właśnie, żeby samemu cały czas robić te treningi. Ale jak już będę zwalniał z karierą, jak już będę myślał, żeby już przejść na emeryturę taką zawodniczą, no to na pewno będę prowadził treningi, będę chciał na pewno codziennie prowadzić treningi, no i jeszcze personalne też na pewno codziennie będę prowadził, więc wtedy tak się bardziej skupię, myślę, że taką zajawkę też, wejdę w taką zajawkę trenerską, będę sobie rozpisywał wszystko i to sobie tak, na tym się skupię. A na co zwracasz uwagę u swoich podopiecznych najbardziej? No na kilka rzeczy, tak ciężko mi powiedzieć, na jakiej jednej. Na pewno zwracam dużą uwagę na takie predyspozycje wrodzone, na talent. Jeśli ktoś to ma, to od razu to widzę. Patrzę też na pracowitość i patrzę na to, jak powiedzieć, z jaką filozofią podchodzi do treningów. Czy na przykład pokazuje technikę, a on jest cały rozszczęsiony, cały spięty, albo są walki zadaniowe, a gość się tak spina, jakby walczył o życie. Czy właśnie podchodzi do tego, że luźniej, że traktuje to jak grę. To jest właśnie bardzo ważne. Cały czas mówię swoim podopiecznym, żeby sparowali luźno. Nie rzadko i mocno, że czają się 3 minuty na jedną bombę, tylko żeby dużo ciosów zadawać leciutko, nawet coś nie bać się przyjąć, bo wiesz, że jak przyjmiesz, to dostaniesz takie leciutkie tylko uderzenie, które nic ci nie zrobi, a dzięki temu, że możesz coś przyjąć, to sam możesz zrobić swoje akcje. A jak boisz się, że dostaniesz bombę, to sam się blokujesz i goście stoją naprzeciwko siebie i przez minutę się patrzą. Więc tak człowiek się nie rozwija. Właśnie trzeba luźniutko sobie sparować, dużo luźno i wtedy nie ma też kontuzji, więc na to też zwracam uwagę. A co byś powiedział komuś, kto by chciał zacząć swoją przygodę ze sportami walki? Żeby przyszedł na... Nie bał się, MMA to nie jest tak jak ja zaczynałem i myślałem, że to jest wchodzi dwóch troglodytów do klatki i biegną na siebie. Zupełnie tak nie jest. Więc żeby się nie bał, żeby trenował właśnie dużo, ale luźno. No i żeby nie brał sterydów. To jest takie, żeby nie brał. Do końca kariery nie brał. Jak już ma wziąć, to jak będzie miał 50 lat i testosteron naturalnie będzie spadał, to tam leciutko się podładować, żeby wyrównać to, co się miało kiedyś. Ale jak ma się 50 czy tam 40 parę lat, a nie, że chłopak ma 23 lata i tak ma swój naturalny testosteron, jeszcze się szprycuje, a potem będzie miał 40 parę i nie będzie mógł z łóżka wstać. Więc tak bym doraził. No dobrze, to... Dziękuję Ci bardzo, że poświęciłeś nam chwilę, no i czekamy w takim razie na Twoją obronę pasa. Jeszcze w tym roku, trzymam za słowo, widzimy się na gali. Dziękuję, dla mnie to zawsze przyjemność wywiadzik dać i dziękuję bardzo. Myślę, że w tym roku kibice mnie zobaczą. Pozdrawiam swoich kibiców, swoich sponsorów, swojego menadżera, Artura i Shocker MMA Team. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.